Siemanko, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy cały dzień jedzenia, cały dzień zdrowych, pełnowartościowych i zbilansowanych posiłków, nisko przetworzonych, czyli gotujemy głównie w domu, z takich prostych produktów, nie będzie rzeczy w stylu gotowe batoniki, tylko właśnie takie domowe gotowanie. Mam nadzieję, że posiłki Wam się przydadzą, będą dla Was fajną inspiracją. Ja aktualnie staram się jeść intuicyjnie, tak jak w sumie zawsze staram się jeść intuicyjnie, ale staram się też trochę zmniejszać tą kaloryczność swoich posiłków poprzez dodatek większej ilości białka i błonnika i właśnie staram się też nie podjadać czy nie dojadać jakichś dodatkowych owoców, na przykład po kolacji, tak bardzo często miałam, bo chciałabym lekko, żeby waga mi zjechała w dół albo żeby się utrzymywała, bo aktualnie trochę jestem na takim etapie, że mniej karmię piersią, bo już Leoś ma coraz bardziej rozszerzoną dietę, więc tak to wygląda. Będą 4 posiłki dziennie, tyle jem, dzisiaj nie trenuję, więc też nie będzie żadnej przekąski przedtreningowej, tylko takie 4 posiłki. Mam nadzieję, że będą dla Was fajną inspiracją. W opisie pod filmem macie składniki do wszystkich poszczególnych posiłków. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam Was bardzo serdecznie do komentarzy i życzę Wam miłego oglądania i miłego jedzenia i smacznego jedzenia i dajcie znać, czy coś przetestujecie do jedzenia. Lecimy ze śniadaniem. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the news. Oh, why take it out of cue? Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. I dzisiaj na śniadanie mamy szakszukę, taką prostą, z jajkami, z mozzarellą, jest tutaj całkiem dużo białka. Jest prosta w przygotowaniu, bo wystarczy mieć pokrojoną cebulę, czosnek i te pomidory z puszki tak naprawdę. Oliwki, więc mamy tutaj fajnie warzywa, trochę zielonego jeszcze rzuciłam, tej liski, oliwki, to już chyba mówiłam. I co? Przyprawy dajecie według uznania, ja zawsze preferuję takie podstawy, bazylia, oregano i papryka w proszku. Może być czasami papryka wędzona, dzisiaj dałam takie podstawowe. I to sobie możecie zjeść z patelni, a dodatkowo dodałam sobie tutaj kromkę pieczywa, żeby był taki bardziej pełnowartościowy i zbilansowany ten posiłek. Czyli mamy wszystkie makroskładniki, nasycimy, najemy się na długo, a dokładną listę składników dam Wam w opisie pod tym filmem i będę jeść. I miss, I know it. That we're
Na drugie śniadanie dzisiaj mamy granole z jogurtem greckim i ze świeżymi owocami. Ja dałam winogrona i borówki, mieliśmy tak akurat resztkę, więc spoko, możecie dać dowolne owoce na wierzch. Ta granola jest fajna, ja lubię właśnie taką z dodatkiem masełka, bo ma ten maślany posmak, więc jest super. No i mamy pełen zbilansowany posiłek. Złożone węglowodany w płatkach owsianych, białko to są migdały, płatki owsiane oraz oczywiście jogurt grecki i tłuszcze to są migdały, no i to masełko. I mamy fajny, pełnowartościowy posiłek. Koniecznie spróbujcie i możecie sobie też dać na wierzch mrożone owoce i przygotować to po prostu do pracy dzień wcześniej, czy tam tego samego dnia, w zależności od tego, kiedy przygotowujecie swoje posiłki do pracy. Obiad dzisiaj mamy wieprzowe pulpeciki z makaronem, wybrałam makaron kokardki i do tego jest ser parmezan i źródła węglowodanów to jest właśnie makaron, białko to są pulpeciki i tłuszcze w sumie też i tak samo parmezan też z białkiem i tłuszczami jednocześnie, więc znowu mamy kolejny zbilansowany posiłek. To jest dla dwóch osób na dwa dni, czyli jakby są cztery porcje tych pulpecików. Jeśli gotujecie tylko dla siebie, to możecie sobie na przykład zamrozić połowę i mieć wtedy obiad na dwa dni i jeszcze na dwa dni w przyszłości. Fajny pomysł, fajny. Proszę.
przyjechała mi dzisiaj paczka z Wilgain i zamówiłam sobie parę rzeczy. Między innymi tą super granolę. Oni mają te granole w takich bardzo dużych kawałkach. Zauważyłam, że Arek już mnie trochę rozdrobnił. I tak jeszcze przed kolacją sobie przetestuję taki kawałeczek. Ale wygląda super. Piszota. Jutro sobie zjem na śniadanie. Zamówiłam sobie między innymi tę granolę. Maczę, żeby sobie robić maczę, bo dawno nie robiłam. I jeszcze trochę takich rzeczy typu jakiś orzech w czekoladzie. W sumie pokażę Wam. 100% masło z orzeszków laskowych, czyli wiem, miłość. Krakersy pełnoziarniste i jakieś takie różne batoniki do przekąszenia. Czerwona, komosa ryżowa. Dawno nigdzie nie mogłam dostać komosy ryżowej, więc nie zamówiłam do sałatek, bo ja bardzo lubię komosę ryżową. I almondy, migdały w gorzkiej czekoladzie. Też pyszota. To znaczy nie jadłam ich. I jeszcze takie spody do pizzy, które jest sobie włożyć też pomidorowe, mozzarelle, jakieś pieczarki i jest pizza na szybko i jest bardzo dobrym składem. Możecie ją sobie zrobić w piekarniku, więc kozacko. Kupiłam sobie taki wielopak, chociaż jeszcze nigdy jej nie jadłam. I tortille pełnoziarniste i dzisiaj sobie właśnie zrobimy kolację z tortillami. Ja do Wilgain mam dla Was kod zniżkowy Kasia10, jest w opisie pod tym filmem. Jeśli macie ochotę skorzystać, to będzie mi bardzo miło. A teraz przygotujemy sobie kolację właśnie z tą tortilką. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. I to jest moja kolacja, takie szybkie tortilki pełnoziarniste z łososiem, z awokado, z rzodkiewką i zieleniną. Te tortille są o tyle spoko, że mają taki skład, wiecie, w tych tortillach sklepowych jest zawsze dodatek jakichś różnych konserwantów, spulchniaczy, a tutaj mamy dosłownie w składzie mąkę pełnoziarnistą, wodę, oliwę, sól i rozmarynowy flavoring, więc jest całkiem prosty skład. To by było na tyle, jeśli chodzi o nasze posiłki. Mam nadzieję, że to jest dla Was fajna inspiracja. Jeszcze takie można zaliczyć mini podjadanie, spróbowanie tej granoli, ale to tak naprawdę jest prawie nic. Aczkolwiek liczy się, jeśli byśmy to zjedli w ciągu dnia i by nam podniosło to glikę, to będzie się liczyć. Ale ja to przykleiłam do tego posiłku. Mam nadzieję, że propozycje się Wam podobają. Dajcie koniecznie znać i widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia, na razie, pa!